Pragnę serdecznie powitać gospodarzy dzisiejszej uroczystości, starostę powiatu tomaszowskiego, pana Piotra Kagańkiewicza oraz wójta gminy Czerniewice, pana Edwarda Pietrzyka. Szanowni Państwo, drodzy goście, rozpoczynamy 13. powiatowy konkurs potraw kulinarnych. Cieszę się bardzo, że starosta razem z nami tutaj współpracuje w tych konkursach i w tym konkursie tutaj w Czerniewicach, że razem wspólnie organizujemy, że mogą nasze panie pokazać potrawy, poczęstować przede wszystkim potrawami, potrawami tradycyjnymi, potrawami, których na pewno nigdy smaku ich nie zapomnimy. Za to już z góry im dziękujemy i bardzo proszę starostę o rozpoczęcie uroczystości z ramienia powiatu. Powiem tak, te powitania są powtórne z jednego powodu. Dostaliśmy sygnał, że poprzednie powitania się źle nagrały, więc spróbujemy zrobić to jeszcze raz, dokładniej, wolniej, z podanymi funkcjami, imieniami i nazwiskami, co by nie było zaskoczeń. Natomiast też mamy sygnał, że po oficjalnych powitaniach wszelkie zbiór informacji się kończy. Możecie Państwo czuć się dzisiaj w Czerniewicach swobodnie. Chciałbym gorąco, serdecznie powitać wszystkich przybyłych mieszkańców gminy, wszystkich gości, którzy przyjechali. Gorąco Was witam i życzę Wam miłego tutaj wypoczynku, relaksu i spaceru w parku w Czerniewicach. Gorąco Was witam. Myślę, że Panie Starosto, jest ten moment, kiedy powinniśmy razem coś powiedzieć, nie? Szanowni Państwo, 13 powiatowy konkurs kulinarny uważamy za otwarty. Nie trenowaliśmy tego. Jesteśmy z koło gospodyń z gminy Andrespol, Justynów. Przygotowaliśmy na potrawę taką zupę z bobu i z pyzami ziemniaczanymi. I do tego mamy kluski ziemniaczane faszerowane grzybami i sosem grzybowym. No i mamy taką sałatkę jeszcze i takie dobre nasze ciasto. Konkurs to już byliśmy w Czerniewicach, byliśmy już chyba 4 razy, no i tutaj jesteśmy 5 raz, także jesteśmy już kilka następnych razy. W Świąt jesteśmy z gminy Wolbusz i na konkurs dzisiaj kulinarny przywieźliśmy botwinkę i kaszę z karczkiem zapiekanym. I desery, ciasta i desery z galaretką i inne rzeczy. I do spróbowania jeszcze pierogi z serem, pierogi z kapustą, babki i ciasta różnego rodzaju. I drzewko szczęścia, żeby się wszystkim szczęściło. O, przygotowałyśmy chyba ze 2 dni, no bo trochę schodzi, ale osób tak, 5-6 osób z koła najbardziej zaangażowanych było w to i tośmy przygotowywały. My jesteśmy z gminy Budziszewice, koło gospodyń wiejskich Węgrzynowice. Naszą konkursową potrawą będą cepliny i mamy taki skromny napój cytrynowy. Potrawa jest wykonana z ziemniaków tartych i gotowanych, nadziewane są farszem mięsnym, polewane skwareczkami. Robiłyśmy to 5 osób, no 2 godziny musiałyśmy to przygotowywać. Jesteśmy z KGW z Brzozowa, z gminy Rzeczyca. Na konkurs przywiozłyśmy dzisiaj brzozowski bigos. Jest to, są pulbeciki w tym, pieczarki, papryka. Są jeszcze do tego przywiezione inne potrawy, jak smalec, ogórki, kapusta z grochem, nalewka, wędlina, sałatki, jajka są też, ser biały, jagodzianki, ciasta. Szanowni Państwo, ja tutaj specjalnie w tym roku wybrałem koło gospodyń wiejskich z Brzozowa na konkurs kulinarny, ponieważ jest to koło młode, które od niedawna funkcjonuje, ale mają dziewczyny szczególny dar, jeśli chodzi o gotowania i część potraw jest takich polskich, tradycyjnych, natomiast tutaj
mogę zagwarantować, że dziewczyny dodają specyficznych składników i dlatego te potrawy właśnie w Brzozowie są szczególnie smaczne. Z koła gospodyń Żelechlina przywieźliśmy duzichę i prażoną kapustę wasmażaną. No i baszczyk taki na kwasie, z kapusty. Cztery panie, pół dnia nawet nie. Jesteśmy KGW Brzostów z gminy Będków i przygotowaliśmy dzisiaj potrawę kapusta kiszona i golonka wędzona i do tego mamy swojski chleb pieczony, no tu przez naszą koleżankę i mamy pyszne naleweczki. Nalewka jest jedna księżycowa, a drugie mamy nalewkę z pigwy i z miodu. I mamy swojskie wędliny własnego wyrobu, która robi mąż jednej koleżanki. Smalec mamy taki troszeczkę z owocami też i wieprzowy i z kiełbaską i ogórki małosolne i różne rodzaje ciast. Tak, od naszych babć właśnie stare przepisy wynalezione w starych zeszytach, wygrzebane właśnie z zakurzonych tam książek i przygotowywaliśmy właśnie w naszej nowej świetlicy wybudowanej właśnie w Brzostowie z funduszy też tych unijnych i przy pracy też społecznej wsi Brzostów. Jesteśmy z gminy Ujazd, jesteśmy kołem osiedlowym, wiejskim kołem osiedlowym. To jest nasz debiut tutaj na tym konkursie. Przygotowałyśmy potrawę karkówkę po niewiadowsku. Mamy także łososia tutaj. Placuszki, placuszek ziemniaczany, warzywa na parze, no i mamy przepiękny, dobry, wspomagający napój z pietruszki. Próbowałem karkówkę po niewiadowsku, jest wyśmienita, polecam. Karkówka po niewiadowsku, jest to specjalny przepis mojej babci, chociaż troszeczkę zmodyfikowany z tego względu, że po prostu na parze jest karkówka zrobiona. Sosik tradycyjny, troszeczkę grzybka, śliweczki, troszeczkę z pomidorków. No i w sumie jest bardzo mięciutka i bardzo smaczna. Polecam również napój z pietruszki, jest wyśmienity. Dlatego właśnie mamy praktycznie złotą karkóweczkę w pierwsze miejsce. Witam Państwa serdecznie. Jak widzimy, proszę Państwa, komisja jest przed stanowiskiem w Lubochni. Mam nadzieję, że najlepiej będą smakować potrawy z Lubochni. No ale oczywiście wszystko w smaku komisji. Tradycyjnie rzeczywiście nasze gospodynie przygotowują potrawy smacznie. Tak jak już powiedziałem, czekamy na werdykt komisji. Jesteśmy w parku w Chociwiu, pięknym parku, który godzinę wcześniej, półtorej godziny żeśmy przekazali do użytku po rewaloryzacji. Odbywa się tutaj 13. konkurs kulinarny potraw regionalnych. My go organizujemy od 13 lat, wspólnie ze starostą. Dzisiaj wyjątkowo w Chociwiu, bo zwykle było to w Czerniewicach, ale jest ku temu okazja. Także przyjechały panie z kół gospodyń wiejskich, nie tylko z powiatu tomaszowskiego, ale z powiatów ościennych, z powiatu rawskiego, z kierniewickiego, z brzezińskiego. Także cieszymy się z ich obecności. Biorą udział, w tym momencie odbywa się ocena konkursowa. Panie przywiozły różne potrawy. Gdyby mi tu przyszło wymieniać, to bym musiał bardzo długo to wymieniać. Najlepiej to jest, jeśli się przyjeżdża do Czerniewic, przyjeżdża się do Chociwia i można posmakować, spróbować, bo na pewno jest po co przyjechać. Są to potrawy regionalne, potrawy tradycyjne, potrawy, które nie mają domieszek chemii, tak jak to zwykle bywa u nas teraz. Dlatego serdecznie, jeśli ktoś będzie chciał kiedyś uczestniczyć w takim konkursie i przyjechać, to zapraszam do Czerniewic.
czasie prac komisji konkursowej odbywa się część artystyczna. Występują różne zespoły, zespoły dziecięce, zespoły folklorystyczne. Mamy taki zespół Czerniewianie, a później będzie jeszcze występ zespołu Trzeci Oddech Kaczuchy, a później jeszcze będzie wspaniała, myślę, zabawa taneczna. Pogoda dopisuje, dlatego warto być w Chociwiu. Za mną znajduje się stoisko i prezentacja potraw dokonana przez panie ze Stanisławowa Lipskiego, koło gospodyń wiejskich. Muszę powiedzieć z satysfakcją, że rok temu widziałem je w akcji w Żeleklinku i wtedy też wygrały ich potrawy, ich prezentacje wygrały właśnie cały konkurs powiatowy. Cieszę się bardzo, bo panie są przyzwyczajone do tradycji, potrawy są tradycyjne. Tutaj możemy powiedzieć, że świeża jagnięcina z fasolką, inne dania właśnie takie właśnie, które możemy, no i oczywiście stanisławska albo lipska nalewka, która na pewno smakuje tym, którzy oczywiście dzisiaj nie prowadzą samochodu. Ja muszę powiedzieć, że zazdroszczę, bo będę musiał wracać samochodem, więc tylko mogę się oblizać smakiem. Panie mają duże doświadczenie, panie ze Stanisława Lipskiego mają duże doświadczenie i są znakomitymi właśnie gospodyniami, organizują się tutaj młode dziewczyny na przykład, która tutaj stoi, ona śpiewa i podnoszą tradycję właśnie Stanisława Lipskiego i naszej gminy na zewnątrz. Także cieszymy się bardzo, że panie dzisiaj też reprezentują gminę Czerniewice. Dzień dobry, witamy serdecznie. My z panem prezesem przeszliśmy jako taka samozwańcza komisja i forpoczta właściwej komisji przez wszystkie te stoły i musimy powiedzieć, że jesteśmy zachwyceni. Wszędzie troszeczkę spróbowaliśmy różnych rzeczy i wszystko było tak bardzo pyszne. Nie będę wymieniać potraw ani gmin, z których próbowaliśmy, ale muszę powiedzieć, byliśmy wszędzie, próbowaliśmy wszystkiego, co się dało. I to jest sztuk mistrzostwo. Co tam wszystkie inne potrawy niech wysiadają, te nasze regionalne, jednak są najlepsze, najzdrowsze, ekologiczne, bez chemii i tak smakują, że naprawdę niebo w gębie. Panią poseł, nie jesteśmy w komisji. Myśmy zupełnie prywatnie poszli zobaczyć, co się tam dzieje. Komisjeśmy wyprzedzali i doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście, co pani poseł powiedziała, że to są najlepsze potrawy, najbezpieczniejsze, najzdrowsze. Pani poseł jest lekarzem i jak ona zachwala, to trzeba wierzyć. Szanowni Państwo, znajdujemy się w Chociwiu, w parku, nowo odrestaurowanym parku, w pięknej scenerii, gdzie odbywa się 13. powiatowy konkurs kulinarny potraw regionalnych. Jak co roku spotykaliśmy się właśnie w gminie Czerniewice, w tym roku wyjątkowo właśnie w Chociwiu, gdzie odbywa się ten konkurs. Do konkursu zgłosiło się 13 reprezentacji kół gospodyń wiejskich z całego powiatu, ale również i z powiatu, również z powiatu tomaszowskiego, ale i z powiatu piotrkowskiego, gdzie odbywa się właśnie ta prezentacja, odbyła się prezentacja tych potraw. Komisja w 5-osobowym składzie przeprowadziła degustację wszystkich potraw. Powiem Państwu, rzeczywiście wszystkie potrawy,
które żeśmy próbowali, są doskonałe, są przygotowane z własnych produktów przez gospodynię z gospodyń wiejskich. One zostały wcześniej przygotowane, przywiezione tutaj do Chociwia. I komisja właśnie miała trudne zadanie, żeby to wszystko ocenić, ale dokonała tego. Wśród tych potraw, które dzisiaj żeśmy próbowali, znajdowały się przeróżnego rodzaju gatunki mięs, ale królowały właśnie wieprzowina, wołowina, czyli zrazy wołowe, wieprzowina, golonka duszona w kapuście, zupy, mieliśmy zupę i botwinkę, i zalewajki, i zupę dziadowską. Także przekrój tych różnych potraw jest bardzo szeroki. Panie zgłaszały do konkursu potrawy te swoje najważniejsze i my żeśmy je oceniali, ale oprócz tego żeśmy oceniali również całą prezentację, przygotowanie na stołach, podanie, sposób podania i pochodzenie tych potraw właśnie, żeby to były potrawy regionalne z naszego regionu, gdzie według starych polskich przepisów, często zasięgniętych od swoich mam, od swoich babek, panie przygotowały właśnie te potrawy. Wszystko się, powiem, odbyło w dobrej atmosferze. Ocenialiśmy te potrawy w sposób demokratyczny i wynik Państwo za chwilę wynik zostanie ogłoszony na scenie. Powiem, że rzeczywiście wygrały potrawy, które według naszej oceny są najbardziej zbliżone tradycją do tej ziemi i tradycyjnych polskich potraw. Szanowni Państwo, za chwileczkę odczytam protokół rozstrzygnięcia 13. konkursu kulinarnego potraw regionalnych, który odbywa się dzisiaj w Chociwiu, w dniu dzisiejszym. Powiem, że komisja naprawdę miała bardzo trudne zadanie do wykonania. Po naprawdę burzliwych i długich obradach werdykt żeśmy ustalili jednogłośnie. Zaraz to Państwu zaprezentuję. Komisja w składzie: pani Niedźwiecka Renata, pani Doszkiewicz Anna, pani Liliana Witek i pani Beata Wasilewska-Tronka oraz Jerzy Kowalczyk dokonała oceny potraw przygotowanych przez reprezentację kół gospodyń wiejskich z powiatu tomaszowskiego, powiatu rawskiego, powiatu łódzkiego wschodniego i powiatu piotrkowskiego według kategorii zawartych w regulaminie. Według komisji konkursowej jest następujący. Pierwsze miejsce koło gospodyń wiejskich Stare Chrusty, gmina Rokiciny. Brawo! Bardzo proszę zespoły, które wchodzą po odbiór nagrody, aby pozostały na scenie do takiego zbiorowego, grupowego zdjęcia. Szanowni Państwo, koło gospodyń wiejskich Stare Chrusty przygotowało bardzo ciekawą potrawę. To jest zupę dziadowską, pyzy ziemniaczane z kapustą zasmażoną kiszonem. Powiem, naprawdę bardzo smaczne zdanie i bardzo stare, tradycyjne zdanie. Następnie komisja przyznała wyróżnienia, dwa wyróżnienia za szczególną wartość smakową potraw. Za botwinkę z jajkiem, kaszą jęczmienną, z ogórkiem dla gminy Wolgusz, koło gospodyń wiejskich Świątniki. Oraz również za szczególną wartość smakową potrawy i starą tradycyjną potrawę baraninę po królewsku z fasolą, powiem Państwu, palce widać rzeczywiście, dla koła gospodyń wiejskich ze Stanisława Walickiego, gmina Czerniewice. Pozostałe zespoły, które brały udział w dzisiejszym konkursie, otrzymują równorzędne drugie nagrody. Powiem, że wszystkie nagrody są bardzo interesujące i jak zwykle były ufundowane przez powiat tomaszowski i gminę Czerniewice. Dziękuję bardzo. Pierwsze miejsce zajmuje koło gospodyń wiejskich Stare Chrusty, gmina Rokicino. Drugiego miejsca i wyróżnieniu. Brawa dla dzisiejszych laureatów, bo tak naprawdę wszyscy są zwycięzcami, bo że chcieli przyjechać, dobrze się bawić, zintegrować i poznawać nowe potrawy. Dziękujemy wszystkim za udział.
powitasz, tak naprawdę pytasz, chłopcze czy kobieta, więc palinko tradzi, nie całować w rękę, chyba się przebiorę, jak grecka sukienkę. Wyjeżdżałem, dlatego że na naradach ciągle zasypiałem. Dlatego że chudłem, gdy grałem w tenisa. Dlatego że żony Jony napadła polisa. Dlatego że pilnować musiałem Oleksandra. Nie ma dziś magistra Kwaśnickiego. I teraz na zawsze skończyć ten temat rzetelnie. Należy pozamykać. Wsie! Jak to wsie chcesz zamykać, jak ja sobie na wsi fajnie mieszkam? Ja też. Wsie wyższe uczelnie. I to jest jedno swoje prezydenckie wytyczne. A jakie? Zamknąć w cholerę zawodówki elektryczne. To iskierę to mała, by piaska rosła na chwałę co dnia. Serce Państwu dziękuję za bardzo miłe, bardzo sympatyczne przyjęcie. Przynosiła chrust i łamała gałęzie pod sklepem. Jolka zaś nie żałowała płuc i dmuchała ognisko najlepiej. Karolina była silna jak tur i targała konary daleko z gór. A Violeta i Betta ogniskowa podnieta, no porąbać lubili za stół. Jak słońce na niebie, ognisko się pali. Dla nas gwali, już słońce na niebie jest ciut przydymione. Gdy tylko przygasa, podrzucam oponę. I w ten sposób żegnamy się z wami, żegnamy trzecią wykaszutę. Dziękujemy za miłe przyjęcie i za to, żeście klaskali. Majka Biwońska i Andrzej Janeczko, tu po cichu śpiewamy. Było fajnie, było fajnie. Dziękuję bardzo Państwu. Zabrano trzeci oddech, proszę Państwa, żegna. Zapraszamy nasz Facebook. Andrzej Janeczko, trzeci oddech Kaczuchy na YouTube, gdzie są nasze piosenki. Życzymy Państwu sobie pięknych wakacji i żegna Was sołtys z Łuków, sołtysowo. Dobranoc Państwu. Bawcie się dobrze.